Pokażę Państwu dwie propozycje obiadowe. Na początek zrobimy bakłażana faszerowanego z papryką zieloną, czerwoną, z cukinią, czerwoną cebulą, pomidorami pelatti i czosnkiem. Błędem naszej kuchni jest niestety zjadanie zbyt dużej ilości ziemniaków i właściwie monotoniowe warzywa. Warto wykorzystać warzywa sezonowe, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Znakomitym warzywem jest bakłażan, który prawidłowo przyrządzony wcale nie ma goryczy, a gorycz można wykorzystać jako jeden z walorów smakowych poprzez odpowiednie dobranie innych składników dania. Następnie przygotowujemy farsz. Cukinię kroimy w kosteczkę. Tutaj widzimy farsz typowo warzywny, ale może być również mięso mielone, mogą być również sery, jak i mięso drobno pokrojone i zapiekane. Robimy coś w rodzaju zapiekanki. Możemy również faszerować inne warzywa sezonowe, takie jak paprykę, takie jak pomidory, cukinię. Zawsze starajmy się usunąć to białe z papryki, gdyż nie ma to za ciekawego smaku. Może nawet spowodować nam gorycz całej potrawy. Ważnym elementem jest kolorowa gama warzyw. Każdy kolor oznacza inną witaminę, inne minerały. Jeśli chodzi o technikę przyrządzenia, również używamy ostrych noży po to, żeby nie tracić witamin. Skrajamy bezpośrednio przed obróbką termiczną po to, żeby się nie utleniły. Jeśli jest to danie wegetariańskie, pozbawione białka zwierzęcego, no, musimy koniecznie pamiętać o dodaniu oleju roślinnego po to, aby witaminy rozpuszczalne w tłuszczach się wchłonęły. Przy smażeniu ważne jest, aby na dobrze rozgrzany olej wrzucić warzywa, aby nie wypijały one tłuszczu. Zwłaszcza jest niebezpieczne w wypadku warzyw miąższowych, takich jak chociażby wyżej wymieniony bakłażan, które chłoną olej jak gąbka. Olej ma bardzo dużą gęstość kaloryczną. 1 gram oleju równa się 9 kilokalorii. Dlatego musimy pamiętać, aby z nim nie przesadzać. Dobrze jest smażyć na powłoce beztłuszczowej, a jeśli smażę na tłuszczu roślinnym, w pacie oleju, na odpowiedniej proporcji tego oleju byśmy kontrolowali ilość. Ja osobiście jestem zwolennikiem spryskiwania patelni tłuszczem roślinnym, po to, aby ta powłoka oleju była jak najbardziej cieniutka. Jeśli chodzi o dobór warzyw, fajnie by było brać warzywa każde w innym kolorze. Inaczej na przykład będzie wyglądała zielona sałata z zielonymi oliwkami, z zieloną papryką, z koperkiem i z zieloną cebulką. Inaczej będzie wyglądała zielona sałata, czerwona papryka, ciemne oliwki, fioletowa cebula. Jesteśmy wzrokowcami, więc z apetytem zjadamy to, co mieni się różnymi barwami. Dobrze jest również podpiec, jeśli są bakłażany przerośnięte, aby były miękkie. Pieczenie farszu zajmuje mniej czasu niż pieczenie bakłażana. Całość przykryjemy plastrami mozzarelli. Wstawiamy do piekarnika. W przypadku tego piekarnika 150 stopni, myślę jakieś 15 minut. U Państwa w domu w piekarnikach proponuję temperaturę zwiększyć o 10-20 stopni z termoobiegiem. No, używamy tutaj piekarnika profesjonalnego, więc troszeczkę inne grzanie jest. Jeśli pieczemy w piecu, który posiada termoobieg, musimy pamiętać, że włączenie termoobiegu skraca czas przyrządzania potrawy. Zatem jeśli potrawa bez termoobiegu musi być pieczona w 200 stopniach, to przy włączonym termoobiegu ustawiamy piekarnik na 180. Oto nasze propozycje zdrowego obiadu.